O specyfice właśnie Lublina decydowało przede wszystkim to, że był to silny ośrodek akademicki. Były tam cztery uczelnie państwowe: UMCS, Wyższa Szkoła Inżynierska, Wyższa Szkoła Rolnicza, Akademia Medyczna, no i jako piąty Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tak jak już tu wcześniej moi przedmówcy powiedzieli, także i z moich badań wynika, że właściwie do marca nie pojawiły się w Lublinie czy na Lubelszczyźnie, szerzej mówiąc, żadne zorganizowane reakcje na to, co się działo w Warszawie, czyli zawieszenie przedstawienia dziadów oraz zebranie warszawskich literatów. Reakcje społeczne właściwie ograniczyły się do wzmożonych dyskusji, przede wszystkim takich dywagacji o możliwych zmianach personalnych w kierownictwie PZPR. Największe napięcie w Lublinie przypadało tak na dni 9-13 marca. 9 marca pojawiły się pierwsze ulotki zapowiadające wiec solidarnościowy, studencki wiec solidarnościowy, który miał się odbyć pod chatką Żaka o godzinie 14. 10 marca zostały zatrzymane dwie pierwsze osoby represjonowane w marcu, można tak to określić, studentki UMCS, które kolportowały ulotki także zapowiadające wspomniany wiec. O nastrojach, jak już mówiłam, w okresie marca doskonale mówi kontrolowana przez SB korespondencja. Wynika z niej przede wszystkim, że studenci byli niedoinformowani tak naprawdę, co się wydarzyło w Warszawie. Mimo to trzeba podkreślić, że słuchali audycji Radia Wolna Europa, ale pojawiały się bardzo często takie opinie, że studenci nie bardzo wiedzą, jak interpretować te wydarzenia. Nawet byli nie zawsze skłonni do dawania wiary temu, że dziady opierające się na dziele, które jest ostatecznie lekturą szkolną, mogły zostać zawieszone. Wiedząc, że ma odbyć się wiec studencki, starały się przeciwdziałać władze partyjne oraz SB. Przede wszystkim został zmobilizowany kilkusetosobowa taka grupa aktywu partyjnego, aktywu robotniczego. Poza tym było prowadzony szereg tak zwanych wyjaśniających zebrań na uczelniach. Mimo to jeszcze 11 marca rano przed wiecem władze partyjne na specjalnym posiedzeniu egzekutywy KWPZPR twierdziły, że jednak do wiecu może dojść. W tym momencie jeszcze rano przed wiecem właściwie te wszystkie działania były ukierunkowane na to, żeby nie dopuścić do wiecu, nie na zaognienie atmosfery wśród studentów. Rano miał miejsce, w miasteczku akademickim miał miejsce taki brawurowy dosyć wyczyn kilku studentów. Jak się potem okazało, wśród nich był student UMCS i Wyższej Szkoły Rolniczej. Weszli oni do takiego zamkniętego pomieszczenia radiowęzła w domu akademickim i nadali audycję Radia Wolna Europa, która mówiła o tym, co się działo w Warszawie. O 14:00 zgodnie z zapowiedziami odbył się wiec pod chatką Żaka. Uczestniczyło w nim według różnych źródeł od 1000 do 4000 studentów. Ja jestem skłonna twierdzić, że była to liczba tak pomiędzy tymi dwiema skrajnymi, czyli około, myślę, że tak 2000 studentów. Wiec został rozpędzony przez ten powołany, jak już mówiłam wcześniej, aktyw robotniczy i ORMO, które dostały wyraźne jednak polecenie działania sprawnie i energicznie. Została zastosowana siła wobec studentów. Przede wszystkim zostali niektórzy pobici pałkami czy rękami, tak jak mówią relacje. Zatrzymano wówczas po wiecu 39 osób. Połowa z nich to byli studenci KUL. Następną grupą pod względem liczbowym byli studenci UMCS, a potem pojedyncze osoby z pozostałych uczelni. Zatrzymano także dwie osoby, które ani się nie uczyły, nie studiowały, ani nie pracowały. Czyli tutaj w wypadku Lublina nie ma tego wątku zatrzymanych robotników. 12 marca miała miejsce próba zorganizowania wiecu solidarnościowego. Już z kolei ze studentami, którzy zostali zatrzymani w Lublinie, ale była to tylko próba, 300 osób, które się zebrało, zostało następnie, rozeszło się na wezwanie milicji. Także tego 12 marca rozpoczęła się kampania prasowa w Lublinie. W komentarzu, jaki ukazał się w Sztandarze Ludu, w komentarzu z wydarzeń z udziałem studentów, domagano się ukarania inspiratorów, jakichś bliżej nieokreślonych, zajść w Warszawie oraz ich popleczników, tu cytuję, popleczników działających w Lublinie. Wątek syjonistyczny w takiej interpretacji zajść w Lublinie nie był tutaj wówczas eksponowany. Tego samego dnia, 12 marca, w poufnych analizach SB
i aktywu partyjnego. Pojawiła się natomiast taka interpretacja, że inspiratorem wiecu studenckiego w Lublinie był Katolicki Uniwersytet Lubelski, studenci tej uczelni. Eksponowano rolę także władz uczelni, które zdecydowały się, zgodziły się na zaproszenie z wykładem gościnnym Stefana Kisielewskiego. 13 marca pod naciskiem, pod presją studentów Rada Okręgowa ZSP w takim Akademickim Centrum Kultury w Chatce Żaka w Lublinie zorganizowała też o charakterze takim wyjaśniającym spotkanie z rektorem UMCS Leopoldem Zeidlerem. Spotkanie było długie, trwało 4 godziny, o północy się skończyło. Miało chwilami dosyć burzliwy przebieg. Padały na nim zarówno głosy potępiające ten lubelski wiec z 11 marca, jak i głosy aprobaty dla studentów lubelskich, dla studentów warszawskich. Bardzo ważnym wątkiem tej dyskusji na wiecu z udziałem rektora było domaganie się studentów sprostowania obraźliwych informacji, jakie pojawiły się w prasie o chuliganach, którzy zorganizowali wiec, a przede wszystkim wątki takie, że to studenci KUL zorganizowali wiec i oni przede wszystkim domagali się sprostowania tych informacji. Zebrani uchwalili rezolucję. SB oceniła, że rezolucja zawierała postulaty niewyważone politycznie, ale faktycznie była to rezolucja zbierająca, jak gdyby te głosy, które padły w czasie zebrania. Więc przede wszystkim studenci domagali się uwolnienia aresztowanych studentów lubelskich i oczyszczenia ich z zarzutów. Ale też odżegnywali się, tutaj miało wpływ na nich też najwyraźniej oficjalna propaganda, od realizacji jakichkolwiek, tu cytuję, bankrutów politycznych. Pojawił się też wątek odwołania do socjalizmu. Studenci deklarowali się jako zwolennicy socjalizmu. Protestowali zarówno przeciwko antysemickim, jak i antyradzieckim hasłom. I w odpowiedzi na takie przeciwstawienie w prasie złotej młodzieży, jak to wtedy pisano, ciężko pracującym robotnikom czy chłopom, deklarowali sojusz z tymi grupami społecznymi. Następnego dnia, pod wrażeniem prawdopodobnie tego spotkania ze studentami, powstało oświadczenie rektora UMCS Zeidlera, dosyć takie zdecydowane w tonie i ostre, zostało opublikowane w Sztandarze Ludu, w którym Zeidler jeszcze raz powrócił do tej interpretacji, że to nieliczna grupa studentów KUL przybywając, tu trzeba podkreślić, to się często pojawiło, bezprawnie na terenie UMCS, wywołała, cytuję, niepokoje i awantury. I rektor zdecydowanie zapowiedział, cytuję, podburzanie młodzieży i łamanie przepisów na terenie UMCS jest bezprawiem i będę je ścigał z całą surowością. Co więcej, zagroził także tym studentom swojej uczelni, których postawa uznana by była za bierną. Na wyciszenie atmosfery w środowiskach akademickich po 13 marca wpływ miały represje wobec uczestników wiecu. Jak mówiłam wcześniej, zostało zatrzymanych 39 osób, z tego 23 stanęły przed kolegium Miejskiej Rady Narodowej i zostały ukarane wszystkie osoby karami grzywny, plus do tego 3 osoby, w tym 2 osoby z KUL i 1 osoba niepracująca, nieucząca się, zostały ukarane karą 2-miesięcznego aresztu. Ponadto trzeba pamiętać, że pod naciskiem instancji partyjnych również władze uczelni ukarały wskazanych imiennie im uczestników wiecu. Były to kary zawieszenia w prawach studenta. Kary w ogóle, dodam, dotyczyły studentów UMCS, te nakładane przez uczelnie. Były to zawieszenia w prawach studenta, ostrzeżenia, upomnienia, a 5 studentów wcielono karnie do wojska. Pod pretekstem zajść, które miało miejsce w środowisku akademickim, w Lublinie, w prasie, była prowadzona kampania przeciwko pracownikom uczelni. A w praktyce też stosowano takie środki represyjne w postaci nieprzedłużania umów z niektórymi pracownikami uczelni, którzy gościnnie przyjeżdżają, na przykład z Warszawy profesor Kersten, niektórym nie przedłużano umów na prowadzenie wykładów na uczelni. Trzeba pamiętać, że wątek marca
w województwie lubelskim miał też swój pozalubelski, że tak powiem, akcent, czyli chodzi mi o postawy młodzieży szkolnej, uczniów zarówno szkół średnich, jak i podstawowych oraz nauczycieli poza Lublinem w miejscowościach powiatowych. To była sprawa, która bardzo niepokoiła i lokalne struktury PZPR i służby bezpieczeństwa, bo w kilkunastu miejscowościach pojawiały się sytuacje, że uczniowie wprost popierali studentów, pisali ulotki, a nawet doszło do takiej manifestacji swoistej poglądów politycznych w postaci spalenia szafki z książkami do nauki języka rosyjskiego. Bardzo niepokojąca była też bierność polityczna, jak to określano, nauczycieli, którzy najczęściej nie reagowali na takie postawy uczniów albo starali się wyciszać sprawę i nie informować służby bezpieczeństwa. Oni bezpośrednio dowiadywali się innymi kanałami. Drugim ważnym wątkiem marca w Lublinie była kampania antysyjonistyczna. I przybrała ona faktycznie charakter nagonki takiej antyżydowskiej, antysemickiej. Oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie ograniczenia, jakie wynikają z charakteru akt, można powiedzieć, że z akt SB i PZPR wynika, że te nastroje antyżydowskie były w województwie lubelskim bardzo silne i akta notowały je praktycznie we wszystkich grupach społecznych. Bardzo często, może przesadę z tym, bardzo często zdarzały się jednak sytuacje, że zebrania partyjne, zebrania pracownicze, też w zakładach pracy przybierały charakter właśnie takiej nagonki. Wymieniana była osoba, kto jest osobą pochodzenia żydowskiego, jak się zachowywał w danych ważnych momentach, na przykład w czerwcu 1967 roku. I często takie zebranie kończyło się wnioskami o zwolnienie tej osoby z pracy. Już tak podsumowując, może powiem, że w marcu, kwietniu w województwie lubelskim z pracy, głównie ze stanowisk dyrektorskich, kierowniczych, ze stanowisk szefów katedr na uniwersytetach zostało zwolnionych kilkanaście osób pochodzenia żydowskiego, głównie oskarżanych o propagowanie proizraelskich, syjonistycznych poglądów. Oprócz tego zostały kilka osób pozbawione rent partyjnych, wykluczone ze zbowit. Myślę, że należy podkreślić, że kluczową rolę w wydarzeniach marcowych w Lublinie odegrała Służba Bezpieczeństwa. Przede wszystkim była to rola o charakterze represyjnym, ponieważ funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dostarczali jednak te informacje o tym, kto podejmował tak zwane wrogie działania i sugerowali też kroki o charakterze represyjnym, które na przykład jak w przypadku tych osób pochodzenia żydowskiego były rzeczywiście podejmowane. O skali pracy Służby Bezpieczeństwa w marcu myślę, że świadczy fakt, że w 1968 roku ilość osobowych źródeł informacji, czyli tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych w środowisku akademickim, wśród studentów i pracowników naukowych wzrosła w porównaniu z 1967 roku aż o 80%. Już na koniec dodam jeszcze, że właściwie w województwie lubelskim nie ma wyraźnych sygnałów dotyczących toczącej się rozgrywki politycznej w PZPR. Niekiedy miały charakter wykluczenia taki, można powiedzieć, dyscyplinarny, bo pojawiały się na przykład wrogie, tak określane jako antypaństwowe w cudzysłowie wystąpienia członków partii, ale tu po bliższej analizie akty dotyczących tych spraw okazywało się, że na przykład takie te antypaństwowe wystąpienia padały na przykład w czasie jakiejś uroczystości pod wpływem alkoholu, więc trudno przypuszczać, że miało to akurat charakter rozgrywki politycznej. Moje wrażenie jest takie, że była to w większości przypadków jednak rozgrywka o stanowiska, a nie rozgrywka polityczna. Dziękuję. Łódzki Ośrodek Akademicki w 1968 roku nie miał jeszcze zbyt długiej tradycji. Pierwsze uczelnie powstały w tym mieście w 1945 roku. Tym niemniej Łódź uczelnie miały już pewne doświadczenie w walce z niedemokratyczną władzą. No i oczywiście Łodzi nie ominęła fala wystąpień studenckich w 1968 roku. Dzisiaj możemy bardzo precyzyjnie powiedzieć, jak to się rozpoczęło, względnie precyzyjnie, jak przebiegało.
Pierwsze ulotki napłynęły 4 marca i rzecz interesująca z Gdańska. W następnych dniach tych ulotek w Łodzi przybywało, ale całość wydarzeń zapoczątkował absolwent Wydziału Socjologicznego Tadeusz Walendowski, który w dniu 8 marca był w Warszawie, brał udział w wiecu i po powrocie do Łodzi spotkał się z grupą swoich kolegów, z grupą łódzkich studentów. Powstał pomysł, że należy powiadomić środowisko studenckie łódzkie o wydarzeniach warszawskich, zorganizować wiec, który byłby wyrazem solidarności ze studentami Warszawy. I wiec ten z racji nieudostępnienia pomieszczenia w Bibliotece Uniwersyteckiej, bo inicjatywa była taka, że wiec miał się odbyć w Bibliotece Uniwersyteckiej, ale przez cały okres marca w Łodzi władze uczelniane stosowały taką taktykę, bym powiedział, wypychania studentów na ulicę. I w tym wypadku właśnie to bardzo dobrze widać. Nie wyrażono zgody na wiec w bibliotece, więc studenci zgromadzili się przed Biblioteką Uniwersytecką. Według takich najmniejszych danych uczestniczyło w nim 250 osób, w tym 50 osób aktywu robotniczego. Oczywiście są też dane, które mówią, że było dużo więcej osób w tym wiecu uczestniczących. I jak ten wiec przebiegał? Przebiegał jak tego typu wydarzenia bardzo emocjonalnie. Po kilku wystąpieniach jednak się okazało, że studenci nie bardzo mieli chyba wizję, co robić dalej. I wtedy na scenie pojawił się przewodniczący Rady Okręgowej ZSP w Łodzi, który zaproponował zebranym wyłonienie delegacji na rozmowy z rektorem UEU w celu właśnie uzyskania wiadomości o zachodzących wydarzeniach. I delegacja ta miała złożyć sprawozdanie z rozmów z rektorem następnego dnia, 12 marca o godzinie 16. I tym samym nowy wiec został zapowiedziany. Mogłoby się wydawać, że chwilowo studenckie emocje zostały opanowane. Chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do tej osoby przewodniczącego ZSP w Łodzi. Są dokumenty, które wskazują, że nieprzypadkowo znalazł się na tym wiecu i nieprzypadkowo wszedł w skład delegacji. Rano 12 marca próbę niedopuszczenia do studenckiego wiecu podjęły oczywiście władze uczelni łódzkich, w tym władze Uniwersytetu Łódzkiego. Urzędujący rektor, bowiem rektor faktyczny, profesor Piątowski, przebywał w sanatorium. Urzędujący rektor Witold Janowski wydał odezwę z apelem o udaremnienie przez młodzież akademicką wszelkich prób łamania porządku i prawa. Stanowisko wyrażone w odezwie władze podtrzymały przed południem 12 marca podczas spotkania delegacji studenckiej z urzędującym rektorem Janowskim. Przybyłych na spotkanie rektor wezwał do zaprzestania działalności, a w szczególności do zaniechania prób organizowania zapowiedzianego wiecu oraz zakomunikował im, że za zgodą władz na poszczególnych wydziałach zostaną zorganizowane zebrania informacyjno-dyskusyjne pod przewodnictwem dziekanów i przy udziale pracowników naukowo-dydaktycznych. No, mimo takiej postawy rektora studenci nie ustąpili. 12 marca o 16 przed Biblioteką Uniwersytecką znów przed, bowiem rektor nie wyraził zgody na wykorzystanie holu biblioteki, zgromadziło się, chociaż inna sprawa, czy tylu studentów zmieściłoby się w holu tejże biblioteki, zgromadziło się około 1000-1200 studentów łódzkich uczelni oraz około 1000 osób tak zwanego aktywu robotniczego. Oczywiście te proporcje sił nie mogły pozostać bez wpływu na klimat tego w wiecu. Nie było też mowy o tym, żeby były zbyt szczegółowe, delegacja studencka, żeby mogła złożyć zbyt szczegółowe sprawozdanie z rozmów z władzami UEU. Zgromadzeni przyjęli jedynie rezolucję do społeczeństwa Łodzi, w której padały między innymi takie słowa.
Idzie nam o demokratyzację i poprawę warunków, w których żyjemy. Uczymy się i pracujemy. Liczymy na to, że nasza postawa spotka się z pełnym zrozumieniem mieszkańców Łodzi. Po przyjęciu tego dokumentu zapowiedziano kolejny wiec za tydzień na 19 marca. I wobec tam zdecydowanej postawy aktywu robotniczego, to w cudzysłowie, studenci się rozeszli. Zatrzymany został jeden ze studentów Politechniki Łódzkiej, który fotografował całe zgromadzenie. Interweniującym funkcjonariuszom oświadczył, że ma zamiłowanie do fotografii. No ale zatrzymany został mimo tych jego zamiłowań. W następnych dniach na sytuację w mieście rzutowały oczywiście liczne plakaty, ulotki, złożenie przez delegację studencką w redakcji Dziennika Łódzkiego wspomnianej rezolucji z prośbą o opublikowanie, przygotowania władz uczelnianych do zebrań wydziałowych. Oczywiście praca Służby Bezpieczeństwa, ustalanie aktywistów studenckich oraz szeroko zakrojona akcja dezinformacyjna. 15 marca, byśmy powiedzieli, czołowi przywódcy tego buntu studenckiego w Łodzi zostali wezwani na kolejną rozmowę z urzędującym rektorem Janowskim. Rektor był bardzo stanowczy, oświadczył, że wobec zorganizowania przez władze uczelni zebrań wydziałowych nie mają oni żadnych podstaw ani uprawnień do reprezentowania studentów. Zakazał im brania udziału w zebraniach studenckich poza własnym wydziałem. Oczywiście przestrzegał przed surowymi sankcjami dyscyplinarnymi. Wezwanie do rektora, stanowczość rektora zrobiło duże wrażenie na wezwanych studentach. Mając świadomość, że od pewnego czasu są obserwowani przez milicję, nawet milicja się z tym szczególnie nie kryła, zaczęli się obawiać, że mogą być aresztowani. Z niektórych źródeł wynika, że być może nawet potwierdzenie tego typu swoich przypuszczeń uzyskali w rektoracie uniwersytetu. Pojawił się więc pomysł krótkotrwałego wyjazdu z Łodzi trójki przywódców łódzkiego buntu studenckiego, a więc Szczęsnego, Kapali i Makatrewicza, poza Łódź, i faktycznie wyjechali na jeden dzień do Tomaszowa Mazowieckiego. Wtedy wśród młodzieży akademickiej rozeszła się plotka o aresztowaniu nieformalnych przywódców studenckiego buntu. Oczywiście 19 marca się powoli zbliżał. Strona, byśmy powiedzieli, władza gromadziła środki, licząc się z tym, że przedsięwzięcia polityczne no, raczej nie odciągną młodzieży od udziału w wiecu. Przed 19 marca zgromadzono ponad 1500 funkcjonariuszy oraz około 3000 aktywu robotniczego. Planowano również wykorzystać pododdziały Wojsk Obrony Wewnętrznej. Więc zgromadzono duże siły, a jaki był przeciwnik? Przeciwnik, studenci byli dość, byśmy powiedzieli, zdezorientowani, nawet nie było pełnej jasności, gdzie ten wiec ma się odbyć, czy na Politechnice, czy na Uniwersytecie. Tu były dyskusje między studentami tych dwóch uczelni. Zwyciężyła koncepcja Politechniki z racji tego, że na terenie Politechniki, na dziedzińcu Politechniki ewentualnie interweniujące ZOMO miało mieć trudniejsze możliwości działania w porównaniu z otwartym terenem przed biblioteką uniwersytecką. Panie doktorze, przepraszam, 2 minuty. Gdy studenci zaczęli się gromadzić przed budynkiem Politechniki, cóż na nich czekało? Zamknięte, byśmy powiedzieli, bramy. No i stąd decyzja, maszerujemy pod Bibliotekę Uniwersytecką i to jest ten słynny marsz przez Łódź demonstracyjny z hasłami Klasa Robotnicza z nami, ale również ze śpiewem międzynarodówki i hymnu państwowego. Podczas wiecu pod BU zgromadziło się około 4,5 tysiąca osób. Są dane, że może być, znowuż mogą być inne liczby, w tym 2,5 tysiąca aktywów. Wiec zakończył się
przyjęciem przez aklamację odezwy, ale również ogłoszeniem strajku okupacyjnego na dni 21-22 marca. Tenże strajk, żeby tu jakoś krótko o tym chociażby wspomnieć, miał mieć ciekawy, byśmy powiedzieli, charakter. Miał polegać na tym, że studenci biorą udział w zajęciach, ale nie opuszczają budynku po zakończonych zajęciach. I według dostępnych danych 21 marca w Łodzi udział w strajku wzięło 2200 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, około 900 studentów Politechniki Łódzkiej i 31 słuchaczy Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego. I po pierwszym dniu strajku władze zareagowały bardzo zdecydowanie. Czołowi aktywiści studenci zostali relegowani z uczelni. Kilku z nich wysłano na obóz wojskowy. Ostatnim oczywiście akordem marca w Łodzi, jak i w innych miastach, były sankcje. W Łodzi do 27 marca zatrzymano 474 osoby. W stosunku do 11 osób zastosowano areszt tymczasowy. Skierowano 151 wniosków o ukaranie przez kolegia i prowadzono również 6 spraw karnych. Skazanie studentów to tylko część marcowych rozrachunków, to również cała ta sprawa z rotacją, byśmy powiedzieli, kadrową. Znane są oczywiście fakty usunięcia rektora Szkoły Filmowej Teplica. W opałach znalazł się rektor, rzeczywisty rektor Uniwersytetu Łódzkiego Piątowski, który wrócił na kilka dni do Łodzi 20 marca, 26 znowuż wyjechał do sanatorium. To go jednak nie uchroniło przed wyrzuceniem z partii. W dokumentach, co ciekawe, jest jeszcze informacja, że w związku z usunięciem rektora z partii zapadła decyzja no nie tylko o pozbawieniu go funkcji rektora, ale o odwołaniu profesora Piątowskiego ze stanowiska przewodniczącego TPPR-u. Także i takie skutki miał łódzki marzec. Wiele osób straciło pracę. Wspomnę tylko o dwóch historykach. Docent Paweł Korzec, docent Leon Błaszczyk, dyrektor Instytutu Historii. Z partii i również pracę stracił dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Stefan Amsterdamski. Duże zmiany w innych uczelniach, tu już pominę szczegółowe dane. Oczywiście z usuwaniem jednych wiąże się sprawa tych wspominanych tutaj docentów marcowych. Mamy dane, że w Uniwersytecie Łódzkim wysuniętych zostało 10 tego typu kandydatur, w Politechnice dużo więcej, bo 29. Z partii w Łodzi w pierwszym półroczu 1968 roku wydalono 180 osób, z których, i to jest chyba dość ważny fakt, 91 było pracownikami umysłowymi w Łodzi i sądzę, że nie tylko w Łodzi, nigdy nie wystąpiła tak duża skala wydarzeń inteligentów. Dziękuję bardzo.